Poranek Radia Tok FM. 27 minut po godzinie 7. Łukasz Gras, witam ponownie w poranku Radia Tok FM. Kolejny gość, Ryszard Kalisz, SLD. Szef, dzień dobry. Szef Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy. Ale jako prawnika będę chciał pana przepytać na okoliczność tego, co stało się w Norwegii jeszcze. Rozmawiałem z panią profesor Moniką Płatek, słyszał pan tę rozmowę. Ale nie o wszystko zdążyłem zapytać i jeszcze kilka rzeczy. Chcę powiedzieć, że jak słucham panią profesor Monikę Płatek, to zawsze jest to miód na moje serce, bo ona tak potrafi to wszystko wytłumaczyć, że ja tylko mogę od niej się po prostu uczyć. A jak wiecie państwo, jesteśmy z jednego wydziału i jestem zawsze pod wrażeniem tej jej sposobu wykładania rzeczy skomplikowanych w taki sposób, gdzie mam nadzieję państwo wszyscy zrozumieliście. Tak, burzy te wszystkie tabloidalne spojrzenia na sprawę. Właśnie. To jest bardzo ważne, dlatego że nam w przestrzeni publicznej brakuje właśnie takiej umiejętności, takiego powiedzenia z wielkim profesjonalizmem dla słuchaczy nie zawsze do końca przygotowanych, którzy oczywiście się rzeczy nie wszyscy są prawnikami. Dzisiaj przesłuchanie Norwega podejrzanego te morderstwa w sądzie. 21 lat, rozmawialiśmy o tym, 21 lat grozi temu człowiekowi. I tutaj jeszcze jedną rzecz chciałem dopytać, bo to nie będzie tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawo pozwala sumować kary i jakby rozdzielać za każde przestępstwo, czyli razy 93 na przykład. I tak i nie, dlatego że oczywiście w Norwegii jest zasada jednakże zbiegu przestępstw i najprawdopodobniej oczywiście, bo przecież nie wiemy, jakie tu będą zarzuty, zostanie mu postawiony również zarzut przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Wtedy to zagrożenie zwiększy się o połowę. Czyli jak mamy to zagrożenie 21, zwiększenie o połowę, będzie miał 31, możliwość 31 lat pozbawienia wolności. Nie wiadomo, czy nie będzie miał jeszcze innych zarzutów. Dlatego, że może być szczególne okrucieństwo bądź specjalne przygotowanie. Tam było przecież coś, co było w ogóle bardzo tragiczne i nie do przyjęcia, czyli dobijanie ofiar. Także nie jest wykluczone, że ten zarzut karny będzie dotyczył przestępstw w zbiegu, gdzie łączna kara pozbawienia wolności będzie nawet wyższa niż te 31 lat po dodaniu przestępstwa terrorystycznego. Także to nie jest tak, jak niektórzy mówili przez ostatnie dni, że kodeks karny norweski jest taki bardzo liberalny. On przewiduje wiele różnych możliwości. No i tutaj chcę jeszcze dodać, iż w prawie karnym niezwykle ważny jest zamiar. To znaczy, jeżeli on miał zamiar zabicia nieokreślonej grupy ludzi, znaczy ilości nieokreślonej grupy ludzi, to też będzie to okoliczność obciążająca. Panie pośle, belgijska dyplomacja proponuje nowe przepisy dotyczące posiadania broni po tym, co stało się w Norwegii. Ostrzejsze, obejmujące całą Unię. To dobry pomysł, żeby tak ujednolicić przepisy dla całej Unii Europejskiej? To jest dobry pomysł, dlatego że my mamy kraje o dosyć liberalnym systemie pozwolenia na broń. Dużo liberalniejszym niż jest to w Polsce chociażby. Przypomnę, że u nas w Polsce tego rodzaju pozwolenia wydają komendy wojewódzkie, komendanci wojewódzcy policji. Jest cały system ograniczeń, również badania psychologiczne dotyczące osób, które starają się o pozwolenie na broń. W niektórych innych krajach tak nie ma. Dużo liberalniejsze podejście jest chociażby w Szwajcarii, też w Norwegii, w Belgii właśnie, jak jeśli o tym mówimy. Widać wyraźnie, że został obalony pewien mit w Europie, który do tej pory pokutował, że przestępstwa z bronią bądź o charakterze terrorystycznym mogą robić ludzie spoza starej Unii. Przede wszystkim dokonują ludzie spoza starej Unii. Czyli albo to są osoby z krajów islamskich, albo są to osoby, które wywodzą się nawet z krajów nowej Unii bądź z Bałkanów. Ten mit został obalony. Wydaje mi się, że teraz będzie dużo refleksji właśnie w krajach starej Unii, aby jednak doprowadzić do ujednolicenia i dosyć restrykcyjnej formuły wydawania zezwolenia na broń. Acz ja przestrzegam jak zawsze, żeby ona nie była zbyt restrykcyjna, bo wtedy tworzy się nielegalne podziemie. No właśnie. Ja myślę, że to, co w Polsce mamy,
po jednak pewnych jeszcze, powiedziałbym, zmianach dotyczących całej procedury już czysto administracyjnej jest dobre. Jest dobre, dlatego że my mamy co do zasady dużą łatwość uzyskiwania pozwolenia na broń myśliwską, taką dla celów sportowych. No ten Norweg właśnie w taki sposób uzyskał broń. No właśnie. No, napisał we wniosku, że będzie polował na jelenie. Chociaż w tym swoim wpisie z 2010 już napisał, że kupuje broń na strzelanie do jeleni, chociaż żałuje, że nie mogę napisać prawdy, że będę eliminował konkretnych ludzi. Ale to już, widzi pan, to właśnie tu już mamy do czynienia z tym, jakie jest prawo i jaka egzekucja prawa. Jeżeli on ominął prawo, niejako oszukując władze norweskie, że potrzebował ten broń, mówiąc wprost, do zabijania ludzi, a napisał, że chce do celów myśliwskich, a władze norweskie nie były w stanie tego sprawdzić, mimo dobrego prawa, to świadczy o tym, że coś szwankuje w egzekucji prawa. Ja cały czas powtarzam, i dotyczy to Polski, ale też i całej Europy, że my musimy bardzo głęboko pochylić się, szczególnie w takich przypadkach, nad egzekucją prawa. Mówiła zresztą o tym pani profesor Monika Płatek, że zmiana prawa pod wpływem emocji związanych z taką jedną dramatyczną okolicznością nie jest nigdy dobra. Ja zawsze mówię o tym, że najpierw spójrzmy, jak to istniejące prawo jest przestrzegane. Bo w wielu, wielu przypadkach po prostu egzekucja prawa szwankuje. Wielokrotnie o tym mówiłem przy okazji różnego rodzaju działań polskich służb specjalnych czy prokuratury, że my mamy jednakże taką skłonność do zmian, które często pod wpływem okoliczności często psują, a nie mamy skłonności do uczenia naszych często urzędników czy prokuratorów stosowania prawa. Panie pośle, zmieńmy temat, bo dzisiaj ciężki, długi dzień się szykuje dla pana w komisji. Komisja, mówiąc umownie, do spraw Barbary Blidy będzie przyjmowała raport, ale czy przyjmie 102 poprawki, większość posłów PiS-u? Znaczy ja jestem przekonany, że przyjmie, dlatego że podczas tych 3,5 roku prac tej komisji, ta część ustaleń, która została dokonana, to są wspólne ustalenia trojga posłów Platformy Obywatelskiej, pani poseł Danuty Pietraszewskiej, Marka Wójcika, Tomasza Tomczykiewicza, posła Tadeusza Sławeckiego i moje. I one po prostu zostały spisane. Ja powiem jeszcze zupełnie wyraźnie, że jak obserwuję poprawki posłów Platformy czy posła PSL-u, Tadeusza Sławeckiego, to one dalej idą niż ja. Bo ja jednak mam te ograniczenia związane z moim zawodem, czyli ja zawsze bardzo dokładnie chciałem, żeby wszystko nie było żadnych wątpliwości. A na przykład poseł Sławecki składa poprawkę dotyczącą aresztów wydobywczych, dużo bardziej kategorycznie osądzającą ten czas niż mój tekst. Natomiast posłowie PiS-u bardziej kategorycznie pana osądzają w tych poprawkach. To jest normalne. Jak pan zamierza przerwnąć przez te... Szczerze mówiąc, tylko jedno zdanie. Przecież koniec świata byłby, gdyby posłowie PiS-u zaczęli mnie chwalić albo mówić kulturalnie na mój temat. Bo jak słyszałem dzisiaj nawet puszczacie posła Szaramy, no to, że on tak mówi, to się nie zdziwiłem. Ale gdyby powiedział na przykład co innego, to bym się zdziwił. Posłowie PiS-u, powiem to zupełnie wyraźnie, ja miałem zawsze takie wrażenie, że oni w tej komisji dużo bardziej byli osobami broniącymi okres pisowski sprawowania władzy, lata 2005-2007, niż osobami, które do końca chciały tak wszystko wyjaśnić. Dlatego też wcale się nie zdziwiłem, że złożyli te 103 poprawki. Chcę od razu powiedzieć, że widzę, że one są dosyć dobrze pod względem prawniczym napisane. Nie będzie pan miał łatwo dzisiaj. Nie, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że, bo ja znam oczywiście i pana posła Szaramę od lat i panią poseł Zaleską. Mam wrażenie, że został wynajęty bardzo dobry prawnik, tu chylę czoła naprawdę, który wszedł w ten tekst, widać, bardzo intensywnie pracował. Muszę dodać jeszcze, że nawet kilka z tych 103 poprawek dla mnie wydają się dosyć interesujące. Która? Tam są takie poprawki dotyczące pewnych analiz dotyczących chociażby pierwotnego czasu prowadzenia tego postępowania jeszcze w prokuraturze Katowice Centrum Zachód. Bardzo interesujące, naprawdę. I czytałem to z dużą przyjemnością. Natomiast większość oczywiście poprawek, ona ma jakby
całkowicie odwrócić wyraz tego raportu, czyli powiedzieć, że okres pisowski to był okres przestrzegania praw człowieka i w ogóle szacunku dla każdego podejrzanego, braku aresztów wydobywczych. No, mają prawo posłowie PiS-u do takiej interpretacji, ale pozwoli pan na dyskusję, czy nie? Wie pan, ja stosuję prawo. Ja stosuję prawo, artykuł 19c ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej bardzo wyraźnie mówi o procedurze dotyczącej zakończenia prac komisji. Ja byłem obowiązany jako przewodniczący przedstawić projekt sprawozdania. Następnie, jak pan zauważył i państwo też, po raz pierwszy się zdarzyło, tu zwracam uwagę na komisję chociażby hazardową, że posłowie mieli ponad 4 tygodnie na zgłaszanie poprawek, nie było żadnego zaskoczenia. Te poprawki zostały złożone, one teraz zostały uporządkowane i będziemy nad nimi głosować po prostu. Bo bez tak dyskusji, głosować bez dyskusji. Wie pan, tak stanowi ustawa. Tak stanowi ustawa. Po prostu ustawa tylko dopuszcza głosowanie w sprawie głosowania nad kolejnością głosowania poprawek i to są przepisy prawa. Sejmowa Komisja Śledcza działa na podstawie artykułu 7 również Konstytucji. Każdy organ władzy publicznej działa na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa. W tym tygodniu jeszcze pod głosowanie raport w Sejmie w piątek, jest to nie możliwe? Raport, po pierwsze, przegłosowanie w komisji już powoduje, że kończymy. Komisja kończy już swoją pracę, nie ma głosowania w Sejmie. A nie ma w Sejmie nie głosowania. Nie ma, natomiast w Sejmie jest prezentacja. Prezentacja raportu przeze mnie, tylko prezentacja. I prezentacja, jak wiemy, jeszcze będą 3 posiedzenia Sejmu. Kolejne posiedzenie jest w okolicach 18 sierpnia i najprawdopodobniej wtedy będzie prezentacja, przynajmniej takie mam ustalenia z tym związane. Z marszałkiem Schetyną, tak? Z kierownictwem Sejmu, nie bezpośrednio z panem marszałkiem, ale tak jak mamy bezpośrednie robocze kontakty, nasza komisja z prezydium Sejmu i to właśnie na tym kolejnym posiedzeniu byłby punkt pod tytułem prezentacja sprawozdania i wtedy ja bym wystąpił i byłyby krótkie odniesienia klubów, ale już bez żadnego głosowania. No, ale tam będzie dyskusja. Nie będzie dzisiaj na komisji, ale będzie w Sejmie. No zobaczymy, ja w ogóle uważam, że dzisiaj będzie bardzo interesująca komisja, bo ja już oczekuję, jak pan poseł Szarama zacznie znowu mówić o tym, jaki to PiS jest wielki, a Jarosław Kaczyński w ogóle. Zobaczymy. Będziemy na antenie Radia Tok FM relacjonować. Pan poseł Ryszard Kalisz, SLD, szef komisji śledczy do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy. Dziękuję bardzo.